Na pewno cieszymy się ze zwycięstwa, strzelonych 5 bramek, to cieszy, ale na pewno było dużo nerwowości i prostych błędów, co zaowocowało utraconymi bramkami. Ta nerwowość wynikała z braku Tomka Piekarskiego, który w środku przytrzymał piłkę, poukładał tą grę w drugiej linii, bo tam chyba największe były braki, czy po prostu już to koniec sezonu, rundy zawodnicy są lekko zmęczeni? Myślę, że jedno i drugie. Na pewno brak Tomka Piekarskiego miał wpływ, aczkolwiek są inni zawodnicy, którzy chcą pokazać swoje umiejętności i dobrze się z tego wywiązywali. Druga sprawa, boisko nie najlepsze. Wiadomo, że o tej porze roku jest bardzo ciężko utrzymać się na naszym boisku i tutaj no jak i jedna, tak i druga drużyna miała problemy z utrzymaniem się na nogach przede wszystkim, a już nie wspomnę o tym, żeby dobrze przyjąć piłkę, wyprowadzić. Błąd polegał na tym, że my za bardzo staraliśmy się wyprowadzać tą piłkę, zamiast grać na 1-2 kontakty, szukać miejsca w wolnych przestrzeniach, wtedy by nie było tych strat i byśmy, mi się wydaje, lepiej operowali tą piłkę. Po tych wolnych przestrzeni było dużo po waszych błędach tak naprawdę właśnie, wtedy kiedy wyprowadzacie piłkę i nie stoją, nie szukają gry, tak? Zawodnicy. Tak. No, polegało to na tym, że szukali podań prostopadłych, wchodzili między strefy. No niestety na tym terenie przyjęcie takiej piłki i obrócenie się z nią jest bardzo trudne. Wystarczy kilkanaście centymetrów niecelnego tego podania i już jest strata. I tak to wynikało z tego. Jeżeli piłkę rozegrywaliśmy dokładnie od nogi do nogi, to z tego się tworzyły sytuacje, akcje. No, też trzeba mieć troszkę szczęścia, bo przy trzeciej bramce mieliśmy go. Ale myślę, że stworzyliśmy kilka fajnych sytuacji. Mogliśmy się zachować w defensywie troszkę lepiej i mniej tych bramek by było straconych. Wtedy by był większy spokój. Jeszcze o tej rundzie, jeszcze jeden mecz został, można zakładać, że Gryf będzie zespołem niepokonanym na pewno na własnym boisku. No, na własnym na pewno. Na własnym boisku już tak, na pewno został nam jeszcze jeden mecz na wyjeździe, chcemy tak samo pojechać i przede wszystkim zapunktować. To znaczy, że albo zremisować, albo wygrać, ale tak naprawdę to też jedziemy po zwycięstwo. Dalej się liczymy w stawce o najwyższe cele. Myślę, że zespół bardzo dobrze się zaprezentował w tej rundzie. Na początku nie było tak kolorowo. Już rozmawialiśmy ten temat, że odeszło dwóch zawodników. Doszli następni, dobrze się wkomponowali, przez co jest kolektyw w zespole, są dobre rozgrywane mecze i takie wyniki osiągamy, jakie sobie byśmy chyba chcieli życzyć przed sezonem. Budowaliście ten zespół praktycznie jakby od nowa. Czy było jakieś spotkanie, szczególnie na początku rundy, które było właśnie takim języczkiem uwagi, że po tym spotkaniu zespół zaczął się jako zatrybiło? Mi się wydaje, że takim kluczowym spotkaniem no to był mecz pucharowy z Górnikiem Łęczna, bo chłopacy wtedy uwierzyli, że potrafią się zmobilizować i grać z zespołami o wiele, wiele wyższym poziomie. I to pokazało, że mentalnie my się odbudowaliśmy, czy podbudowaliśmy. Bardzo dobrze się prezentowaliśmy w kolejnych meczach, chociażby z Przodkowem u siebie, mimo że mieliśmy braki kadrowe. Także każdy z zawodników na pewno dużo wniósł i przez to był chyba taki decydujący moment, że wtedy uwierzyliśmy. No i do dnia dzisiejszego staramy się grać o te jak najwyższe cele. Wiadomo, że zdarzają się słabsze mecze, chociażby tak jak tydzień temu w Jaguarze, ale trzeba o tym jak najszybciej zapomnieć, trzeba myśleć teraz o kolejnym meczu, żeby się przygotować do niego i żebyśmy tam zdobyli te 3 punkty. Jeszcze jedno pytanie pod kątem rundy wiosennej. Jakiego zawodnika, na jaką pozycję, może nie jakiego, ale na jaką pozycję zawodnika najlepiej trener wyciągnąć w zespole? Dodatkowo. Gdzie największe luki są teraz, tak? Jaki jakby się znaleźć? Ciężko jest mówić o poszczególnych pozycjach i zawodnikach, bo też na pewno potrzeba nam zawodników na pozycjach ofensywnych, żeby była większa rywalizacja, żeby była większa rotacja, przez co poziom by na pewno podniósł się. Wiadomo, że mieliśmy swoje problemy, bo Fabian Sugiński jest cały czas kontuzjowany, Damian Mikołajczyk, perypetie zdrowotne. Myślę, że na bokach też brakuje nam zawodników gdzieś o jakimś określonym poziomie, ale młodzież się stara i stara się grać na plus. Wiadomo, że każdy trener by chciał w każdej formacji jednego zawodnika mieć po to, żeby mieć komfort w wyborze tej optymalnej jedenastki. My póki co na razie nie narzekamy, radzimy sobie. Poczekajmy do zakończenia tej rundy, zdobądźmy jak największą ilość punktów, a w zimę będziemy się zastanawiać, co będziemy robić dalej.
Na początku będziemy odpoczywać, spędzać święta z rodzinami, a od stycznia, 7 stycznia rozpoczniemy okres przygotowawczy do następnego. Dziękuję bardzo. Trenerze, przegraliście 2-5, ale wydaje się, że ten mecz gdzieś tam uciekł wam spod kontroli. Uważam, że bardzo wiele błędów popełnił sędzia dzisiejszego spotkania. Ewidentny rzut karny na początku meczu. W przerwie pan sędzia przeprasza, ale za co przeprasza? Punkty idą. Później tracimy 3 bramki. Konimy, jest 2-3 wynik na styku. Wszystko się może zdarzyć, dostaje 10 minut do końca i to co... Nie wiem, co pan sędzia tam, jak mógł tego nie zobaczyć. Ewidentny faul na obrońcy, kopie gościa, leży gracz na ziemi, idzie z tego do pustej strzały na 4-2, wiadomo, zespół się wtedy sypie i jest koniec, mecz jest zamknięty. Także myślę, nie wiem, no według mnie, jestem wiele lat w piłce, nigdy się nie zdenerwowałem tak naprawdę. Pierwszy raz widziałem takie coś i nawet ja, osoba, która jest spokojna, no pierwszy raz w życiu nie wytrzymałem na ławce. Dużo z tych słów poszło, ale takiego czegoś nie widziałem. Myślę, że niesprawiedliwe wygrana gospodarzy, remis na pewno nam się należał z perspektywy całego meczu, ale taka jest piłka, musimy to przełknąć i za tydzień walczyć kolejne 3 punkty. Ale zanim takie kontrowersyjne decyzje sędzia podejmował, to błędy waszych obrońców też powodowały, że straciliście no 3 bramki. Zdecydowanie. Tak, straciliśmy, wiadomo, był wynik, ale tak jak powtarzam, straciliśmy 2 bramki, był kontakt, było wciąż 45 minut do rozegrania drugiej połowy. Wszystko mogło się zdarzyć. Przez te 35 minut drugiej połowy to jedni mieli sytuację, to drudzy. No ale decyzja tak naprawdę po raz kolejny pana sędziego zakończył on mecz. Bo nie wiadomo co by się zdarzyło, gdyby no, odgwizdał ewidentny faul. Byłoby 3-2 wciąż 10 minut i różnie mogłoby się skończyć. A tak, bramka na 4-2, wiadomo, emocje. I zamiast grać w piłkę te ostatnie minuty zaczęliśmy za dużo dyskutować z sędzią. Faule, no mecz, straciliśmy kontrolę nad meczem. Poszło, punkty zostają w Słupsku. Jedyne co mi na koniec pozostaje powiedzieć, to pogratulować gospodarzom 3 punktów. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.